Witam Państwa. Przede wszystkim oczywiście chciałbym zaprosić na te derby, bo wiadomo, że jest to jeden z ważniejszych meczów w kalendarzu tutaj naszych drużyn i naszej drużyny przede wszystkim. Powiem tak, no, terminarz jest trochę brutalny dla nas, bo mieliśmy długą i niezbyt ciekawą, że tak powiem, podróż do niezbyt udaną podróż do Krosna i od razu właściwie gramy już ze Słupskiem. Z jednej strony źle, z jednej dobrze, bo właściwie mamy mało czasu na rozmyślanie. Musimy po prostu skupić się na przeciwniku, który jest bardzo mocny i wyjść i zagrać lepiej niż poprzedni mecz. I postarać się tutaj zaprezentować troszeczkę lepiej, troszeczkę agresywniej. Postarać się po prostu zrobić dobre widowisko i na koniec powalczyć o dobry wynik. Jeżeli chodzi o przygotowanie, tak powiedziałem, no, czasu nie ma za wiele. Trzeba zregenerować zespół, po pierwsze po podróży, po drugie mamy opracowanych już Słupsk, tutaj Kamil Sadowski sprawnie, że tak powiem, działa i rozłożył już Słupsk na czynniki pierwsze. Znamy trochę tą drużynę, graliśmy z nimi w pre-seasonie, czyli w tym okresie przygotowawczym. Wiadomo, że główną siłą napędową i motorem tego zespołu jest Blessing Game i jego gra pick and roll z wysokimi graczami jest dosyć niebezpieczna, a więc będziemy musieli tutaj się na tym mocno skupić i mocno napracować. Słupsk też jest po niespodziewanej porażce u siebie, więc przyjedzie podrażniony. A tak jak powiedziałem, kluczem będzie przede wszystkim to, żebyśmy lepiej wracali do obrony, bo Krosno nas mocno ukuło, że tak powiem, tymi kontrami i trójkami z szybkich ataków. A Słupsk też gra w podobny sposób i jeżeli będziemy słabo wracać do obrony, tak jak to było w ostatnim meczu, to możemy mieć problem, więc musimy przede wszystkim wracać dobrze do obrony, zatrzymać ich łatwe punkty z tych szybkich ataków i z tych odrzutek do rogów, bo mają wielu strzelców. Starać się grać później w ataku pozycyjnym i z tego dopiero wyprowadzać nasz atak, też troszeczkę lepiej zorganizowany niż ostatnio, bo kilka decyzji też złych podejmowaliśmy w ataku, co spowodowało tym, że później ciężko się wracało do obrony i tak jak powiedziałem, straciliśmy za dużo takich trochę łatwych punktów. Myślę, że mimo, że tak powiem, przerwa jest krótka, to podejdziemy mocno zmotywowani też do tego meczu. Oczywiście nie chciałbym tutaj zapewniać niczego, bo to zobaczymy, jak będzie na meczu tak naprawdę. To jest nowy zespół, wielu zawodników niedoświadczonych na tym poziomie rozgrywek, czy w Polsce. Tak jak powiedziałem i mówiłem przed sezonem, my naprawdę potrzebujemy czasu. Miesiąc czasu jest troszkę krótko, żeby to wszystko zorganizować. Wierzę w to, że będziemy z czasem grali po prostu coraz lepiej. Ale na razie będziemy grać jeszcze falami. Oby tych przestojów było jak najmniej w meczu ze Słupskiem, to wtedy mamy szansę na pozytywny wynik. Witam Państwa. Tak samo jak trener, chciałbym na początku zaprosić wszystkich kibiców na ten mecz z Czarnymi. Tak jak trener powiedział, jest to w naszym terminarzu dość ważne spotkanie, tutaj chyba dla całego miasta, jak i dla naszej drużyny, dla klubu. No jest to ważne spotkanie derbowe. Na pewno Czarni jest to bardzo mocna ekipa. Myślę, że aspirują do bycia w czołówce. Mają fajnie skomponowany skład. Tu jest chyba niespodzianka, że ten pierwszy mecz u siebie przegrali. Na pewno przyjadą, tak jak trener powiedział, przyjadą zmotywowani i myślę głodni na to, żeby tutaj ukraść te dwa punkty. No ale co, no my zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Będziemy się starać grać jak najlepiej potrafimy. No i muszę tutaj zgodzić się całkowicie z trenerem, tak, żeby wyeliminować jak najwięcej tych naszych przestojów, tych fal, żeby grać i w ataku, i w obronie mądrze przez jak najdłużej, jak najdalej się da. No mówię, trener powiedział, potrzebujemy czasu, musimy się zgrywać. No ale mówię, każdego dnia wyglądamy coraz lepiej i mam nadzieję, że powalczymy o jak największy
jak najlepszy wynik dzięki wsparciu naszych kibiców. Myślę, że frekwencja dopisze i będą to jedne z fajniejszych derbów w ostatnich latach.